Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Proszę Państwa, ktoś nie tak dawno powiedział, że Polska planowała rozbiór Ukrainy. Proszę Państwa, gdyby to powiedział Radio Sikorski, gdyby to powiedział Radek Sikorski, gdyby to powiedział Radosław Sikorski, to pół biedy, potraktowalibyśmy tę wypowiedź tak, jak ją potraktować należy. Ale powiedział to Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, czy wreszcie były wiceminister obrony narodowej, czy europoseł, który reprezentuje naszą ojczyznę. I pytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy nie należałoby rozważyć debaty w tej Izbie, aby sprawdzić, aby dojść do tego, czy takie wypowiedzi takiego człowieka szkodzą polskiej racji stanu, wpływają na jej bezpieczeństwo, wpływają na jej relacje z polskimi partnerami w Unii Europejskiej, ale także relacje z Ukrainą. Czy to jest coś, co jest absolutnie szkodliwe? Dziękuję bardzo. I nie powinno być. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.